Gdy wjeżdżamy na skrzyżowanie równorzędne i są inne samochody, także każdy ma po swojej prawej kogoś do przepuszczenia, wtedy jeden z samochodów musi zadecydować i pojechać. Ale ty jako kursant na pewno to nie będziesz ty. Koniecznie poczekaj aż do momentu, kiedy będziesz mieć wolną prawą stronę, a inni kierowcy na pewno szybko przejadą i skrzyżowanie się rozładuje.